Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast dla ludzi świadomych. Wiecie co, moi kochani? Tak sobie patrzę, obserwuję różne trendy, jak też i ludzi, którzy zwracają się do mnie, czy na karty, czy na coaching. Ogólnie rzecz biorąc, no nie muszę wam wiele tłumaczyć, ale sami doskonale wiecie, że temat tak zwanego samorozwoju jest ostatnio bardzo, bardzo popularny. No ja patrząc sobie na to wszystko, jak wszyscy postępują w swoim samorozwoju i rozwijają się wewnętrznie, to ja wszystkim ludziom, którzy przychodzą do mnie bezpośrednio po radę, mówię zawsze to samo. Wszyscy się rozwijają, a ty się zwijaj do środka. I teraz chciałbym trochę pociągnąć ten wątek. Powiem wam tak. Na tym świecie niestety jeszcze w dalszym ciągu panują stare zasady i stare przekonania, które prowadzą ludzi w różnych kierunkach. Na przykład, jak był czas na kupowanie nieruchomości, to wszyscy ci, którzy kupowali nieruchomości, robili na tym pieniądze, to kupowali nieruchomości i robili na tym pieniądze. Jak przyszedł czas zbyt wysokich cen i przestało się to na chwilę opłacać, to co następnie zaczęli wszyscy robić? Zaczęli robić na ten temat kursy i sprzedawać swoją wiedzę, bo potrzebowali kasy na to, żeby móc rozwijać się dalej w kontekście finansowym. Czyli już zwłaszcza kiedy jakiś temat pojawia się popularny w sieci o tym, jak to można pięknie zarabiać na nieruchomościach i ile jest różnych miejsc, które uczą na ten temat, jak to robić, to możecie być pewni, że wszyscy ci, którzy mieli zrobić na tym tak zwaną kasę, już to zrobili, a teraz jedyne, co im pozostaje, to uczyć innych i zarabiać na tym kasę. To samo jest, jeżeli chodzi o finanse. Wszyscy goście, którzy do tej pory, no bo od czasu popularnej choroby bardzo dużo rzeczy się pozmieniało, wszyscy goście, którzy wiedzieli, jak robić kasę, jakoś nigdy nie byli zainteresowani za bardzo tym, żeby instruować społeczeństwo i tak zwaną konkurencję na temat tego, w jaki sposób oni też mogą robić kasę, tylko byli zajęci robieniem kasy. A ponieważ czasy się pozmieniały i nawet i niektórzy bardzo bogaci nie wiedzą za bardzo, co robić, więc co robią? Więc organizują kursy. Wszędzie widzimy kursy na ten temat. Zapisz się do mnie na kurs i tam wszystkie informacje dostaniesz. Zawsze jest darmowe webinarium, zawsze jest darmowy e-book, a następnie dowiadujemy się, że już wszystkiego się na pewno dowiemy na następnym kursie. A później na następnym kursie dowiadujemy się, że dalsza część tajemnicy tkwi w kolejnym kursie. I w kolejnym kursie dowiadujemy się, że już wszystko będziemy wiedzieli na ten temat, jak już kupimy pełen pakiet kursów. Oczywiście za te wszystkie, każde kolejne szczeble kursów musimy zapłacić, często bardzo słono. I za każdym razem dowiadujemy się, że jest jeszcze coś, czego nie wiemy, ale już na samym końcu, jak już wybecalujemy się z całej kasy, to cała tajemnica i cały sekret już będzie po prostu znany nam na wskroś, a my staniemy się miliarderami od tak. No i teraz dochodzimy do popularnego ostatnio tematu samorozwoju. Ponieważ jest tak, jak jest, że świadomość ludzka się podnosi i świadomość ludzka mimo wszystko wzrasta, no to jest gro ludzi, którzy po prostu postanowili zrobić na tym biznes. Ktoś, kto rozwijał się wcześniej, sam torował sobie drogę i sam szukał pewnego rodzaju rozwiązań. Dokładnie tak samo jak ludzie, którzy kupowali nieruchomości lub ludzie, którzy budowali biznesy.
Przy czym ja nie mówię, że to jest złe. Natomiast stwierdziłem, że muszę wam dać taki trochę inny przekaz i taką trochę mapę do tego, żeby ten labirynt siebie samego przejść. Bo tak jak już wam mówiłem we wcześniejszych podcastach, to wygląda tak, że ponieważ każdy jest inny, to każdy tą drogę musi przejść sam. Jedyne, co możecie dostać, to jakieś tam różnego rodzaju wskazówki. I to tyle. Nie ma jednego konkretnego systemu, który działa na wszystkich. Bo gdyby tak było, to wszyscy już od dawna chodziliby oświeceni i nie mielibyśmy tylu problemów z naszym światem, ile mamy. Idziemy w kierunku, nie wiem, dispensy, boskiej matrycy, całej tej reszty. Oczywiście ja tym wszystkim ludziom oddaję szacunek, ponieważ oni poświęcili życie, pracę swoją i dedykację w badanie naukowe po to, aby było łatwiej ludziom, którzy mocno siedzą w umyśle, aby było łatwiej do nich dotrzeć, żeby potrafili zrozumieć na poziomie logicznym, jak działa chemia mózgu oraz podświadomość wywoływana procesami duchowymi. Dlatego jako jeden z pierwszych przytaczam wam przykład doktora Joe Dispenzy albo Greg'a Bradena lub też Michaela Newtona czy też nawet Vereshchagina, ponieważ są to ludzie, którzy chcąc pomóc innym, poświęcili swoje całe życie na to, żeby odnaleźć jakiś naukowy dowód i pokazać ludziom, że to faktycznie działa. Więc chodzi tutaj o dedykację danego człowieka w konkretnym temacie. Czyli nie są to ludzie przypadkowi wzięci z ulicy, tylko ludzie, którzy poświęcili życie na to, żeby pomóc innym i przedstawić to w jak najlepszym pakiecie informacyjnym. Dlatego nie mówię, że to jest złe i nie neguję ciężkiej pracy ludzi oraz ich dedykacji, kiedy sami sobie torowali drogę, kiedy ten cały temat nie był popularny. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Natomiast jest masa ludzi, którzy po prostu poczytali trochę książek, zebrali sobie kilka informacji do kupy, zrobili sobie z tego prezentację i sprzedają to jako kursy samorozwoju. Jest wielu ludzi, którzy czują potrzebę tego rozwoju, ale nie wiedzą, co robić, bo są na początku swojej drogi. I właśnie dla takich ludzi jest ten podcast. Moi kochani, to działa w troszeczkę inny sposób. Ponieważ zmiany energetyczne i podniesienie się globalnej świadomości następuje, czy się to komuś podoba, czy nie, to coraz więcej osób się budzi, coraz więcej ludzi szuka. Niestety, ponieważ narobiło się ostatnio tych wszystkich świadomych guru, którzy mają receptę na wszystko. Moi kochani, ja sam siedzę w tym temacie ponad 20 lat. Wypróbowałem wiele różnych rzeczy, wiele różnych systemów. Jedne działały, drugie nie działały. Jestem w stanie w jakiś sposób wami pokierować, ale nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. A już tym bardziej z całą pewnością mogę wam powiedzieć jedną rzecz, że im więcej człowiek wie, tym bardziej uzmysławia sobie, że nic nie wie. A są tacy, którzy wmawiają innym, że dzięki nim i ich szkoleniom inni będą doznawać oświecenia, no już nawet są kursy doznawania oświecenia. Słuchajcie, po prostu ja nie chcę oceniać, ale po prostu jak widzę kurs doznawania oświecenia, no to po prostu nie mam komentarza, no to... No nawet nie wiem, co powiedzieć. Kurs doznawania oświecenia. To już chyba lepiej bym wolał pójść zapisać się na garncarstwo. No i sytuacja wygląda tak, że ludzie zagubieni, którzy zaczynają dopiero w tych różnych tematach, wpadają w internet, a tam przytłacza wszystkich totalna masa informacji, blogów, różnego rodzaju kursów, szkoleń i tak dalej, podcastów i filmów YouTube'owych i
Sami wiecie doskonale, o czym mówię. No i człowiek, jak tak w to wszystko wpada, zwłaszcza człowiek, który dopiero zaczyna i szuka jakichś informacji, no to co robi? Głupieje. I bardzo często się demotywuje. Nie wie, w którą stronę pójść, nie wie, co ma robić. A najgorsze, co się wytwarza, to takie wewnętrzne poczucie tego, że dana osoba, która szuka różnych informacji, zaczyna czuć się podświadomie gorzej i głupiej od innych. Ale jeśli naprawdę chce, no to szuka dalej. No i szuka, zresztą bardzo słusznie. Niestety, pośród wielu ludzi, którzy oferują różnego rodzaju rozwiązania, jest wielu takich, którzy po prostu są komiwojażerami w tym temacie. I najlepszym rozwiązaniem dla nich jest to, że się u nich kupuje kursy, a oni opowiadają różne rzeczy, które przeczytali w różnych książkach, ale nie posiadają całego bagażu oraz pakietu doświadczeń, który w dane miejsce ich zaprowadził. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby umieć odróżnić ziarno od plew. Bo ile są ludzie, którzy dedykowali swoje życie, tak jak na przykład dr Joe Dispenza, czy na przykład Greg Braden, w kierunku tego, żeby odkryć pewne rzeczy i studiowali pewne rzeczy w sposób naukowy i empiryczny. I mają jakieś dowody podparcia i lata pracy i doświadczeń za sobą, no to i tak, z całym szacunkiem dla nich i ich ciężkiej pracy i dedykacji, ale te systemy nie będą działać na wszystkich. Po prostu. Dlatego, że każdy tą podróż musi odbyć sam. Powtarzam, zaznaczam i kładę na to ogromny nacisk. Każdy tą podróż musi odbyć sam. No i teraz, dlaczego mówię wam, że wszyscy jak się tak rozwijają, to wy macie się zwijać? Wy jako ludzie świadomi. Dlatego, moi kochani, że wszystkie informacje i wszystkie odpowiedzi każdy z nas posiada w swoim sercu, które jest czyste, nieskalane, a intuicja poprowadzi nas za rączkę dalej. I teraz cały trik polega na tym, żeby wyłączyć tą gonitwę myśli, która bardzo często przeszkadza nam na drodze odnalezienia samego siebie. Tak jak wam mówiłem w ostatnim podcaście, nie ma wczoraj, nie ma jutra, jest tylko teraz. I ważne jest to, co każdy z was robi teraz. I jeżeli ktoś zaczyna szukać informacji na temat tego, w jaki sposób może zaczynać się rozwijać, każdy ma inne preferencje. Jednego ciągnie tarot, drugiego będzie ciągnąć astrologia, kogoś innego będzie ciągnąć yoga, jeszcze kogoś innego będą ciągnąć medytacje lub nauki wschodu lub nie wiem, zachodu. Wszystko jedno. W każdym z tych miejsc każdy znajdzie coś, na czym będzie w stanie zaczepić oko. I to, na czym na jakiś czas zaczepimy oko, jest jednym z wielu puzli układanki, którą musimy ułożyć sami. No tak to po prostu wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, w internetach jest jeden wielki spam informacyjny i człowiek zaczynający po prostu głupieje. Aha, żeby było śmieszniej. Wiecie, ja po ponad 20 latach siedzenia w tym wszystkim i studiowania wielu różnych systemów i magicznych, i rozwojowych, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, zauważyłem taką jedną prawidłowość, że w żadnym z tych wszystkich systemów nie leży ostateczna odpowiedź, ani ostateczna prawda, bo nie ma czegoś takiego. Nawet cytowałem wam Jezusa z gnostyckich pism, który mówił: poznaj samego siebie, bo ten, kto nie zna siebie, jest nędzą i żyje w nędzy.
i nie da się tego lepiej ująć. I teraz, w jaki sposób to działa? Załóżmy, ktoś czuje, że musi się rozwijać, coś go pcha w tym kierunku. Wiele osób tak teraz ma i wiele osób dopiero zaczyna i nie wie, co ma robić. Ale rozwiązanie jest o wiele prostsze, niż się wszystkim wydaje. Otóż wygląda to tak, że najlepiej jest w trakcie, kiedy człowiek szuka różnego rodzaju odpowiedzi i chciałby się rozwijać w danym kierunku, obojętnie co go przyciąga. To jest nieważne, co kogo przyciąga w tym momencie. Chodzi o to, że bez względu na to, co z kim rezonuje, to i tak wpada w spam informacyjny i nie wie, za co się zabrać. Prawda? A rozwiązanie jest takie trywialne, muszę wam powiedzieć. I jest to jeden z powodów, bo na przykład bardzo wielu ludzi pyta się mnie, czy ja zrobię jakiegoś rodzaju warsztaty, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nawet sam zacząłem się nad tym zastanawiać. Ale powiem wam szczerze, moi kochani, tak. Dopóki ja nie będę na przykład wiedział, że warsztaty, które wam zaproponuję, naprawdę wam coś dadzą, poza zbiorową psychologią tłumu, chwilowego uniesienia i tak dalej, i tak dalej. Ale na następny dzień każdy z was i tak obudzi się Jasiem i Małgosią i będzie musiał zmagać się z życiem. No to po co ja mam to robić? Dopóki nie będę miał 100% pewności, że każdy, kto przychodzi na warsztaty, które ja organizuję, dostanie solidną dawkę realizmu oraz solidną porcję informacji, w jaki sposób ma rozwijać się samodzielnie i w jaki sposób może poruszać się w świecie, nazwijmy to sobie, ezoteryczno-okultystycznym, to po prostu to się nie wydarzy. Bardziej stawiam na jakość niż na ilość. To zresztą możecie sami osądzić po ilości materiałów, które publikuję. Wracając do meritum sprawy, słuchajcie, rozwiązanie jest następujące. Jeżeli jakiś dany temat rezonuje z kimś, mówię teraz do wszystkich z was, ale niech każdy potraktuje to na poziomie indywidualnym. Więc jeśli jakiś temat z kimś rezonuje, to niech zacznie sobie przeglądać różne rzeczy na ten temat w książkach oraz w internecie. Internet, co by nie mówić, dostarcza nam bardzo wielu informacji, dzięki niemu możemy naprawdę dużo się nauczyć w krótkim czasie i dużo rzeczy zweryfikować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz załóżmy, że kogoś interesuje, no nie wiem, astrologia. Zaczyna wyszukiwać sobie różnych tematów na temat astrologii. Oczywiście zobaczy kupę kursów na ten temat, tak dalej, tak dalej. Ale tutaj, ponieważ akurat podałem wam astrologię, chciałem was uczulić na jeden temat. Jeżeli kogoś interesuje astrologia, to bądźcie bardzo uważni w tym temacie, dlatego że astrologia to jest starożytna technologia, i nie da się tego nauczyć z jednej książki, z jednego blogu, z jednego kursu i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie, którzy siedzą w tym po ileś tam lat i naprawdę mają jakąś konkretną wiedzę do przekazania, robią porządne kosmogramy i naprawdę wiedzą, o czym mówią, ale zwłaszcza jeżeli chodzi o astrologię, bądźcie ostrożni i weryfikujcie wszystkie informacje, jakie znajdziecie. Ale cały myk polega na tym, żeby nie zaczepiać swojego oka na ludziach, którzy podają się za guru. Tych to bym nawet radził unikać. W trakcie wyszukiwania informacji, jak będziecie przeglądali różnego rodzaju portale, blogi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będą wam automatycznie rzucać się w oczy pewnego rodzaju zdania, frazy, być może całe konteksty, ale na przykład reszta do was nie będzie przemawiać.
Więc to dane zdanie, dana fraza czy dany kontekst, weźcie sobie to jako jeden z puzli do złożenia całej układanki. I następnie przejdźcie do następnej strony, do następnego blogu, portalu, nieważne. I tak z tych wszystkich różnych rzeczy i informacji, które będziecie gdzieś tam natrafiać, wasza intuicja automatycznie wam podpowie: o, to mi się podoba, ale reszta mi się nie podoba. I to, co wam się podoba, bierzcie za każdym razem jako jeden z puzli do złożenia układanki. I przyjdzie taki moment, że zaczniecie sięgać do coraz to starszych i starszych źródeł. Zaczniecie sięgać do, nie wiem, taoizmu, do filozofii starożytnych religii, do rozważań filozofów, tak dalej, tak dalej. Z tego, co wiem, z własnego doświadczenia, to zawsze to do tego prowadzi. Bo po jakimś czasie zaczynamy widzieć to, że wszyscy dookoła powtarzają to samo, a najlepiej zawsze będzie znaleźć informacje u samego źródła tychże właśnie informacji. Więc to, że na przykład ktoś robi kursy samorozwojowe na jakiś tam dany temat, to wszystko spoko. Natomiast jeżeli kogoś interesuje, nie wiem, medytacja, astrologia, tarot, cokolwiek sobie nie wymyślicie, czy tam magia, wpływanie na rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to i tak wylądujecie w końcu w punkcie, w którym sięgniecie do starych źródeł, do starych pism, które będą dla was zawsze napisane o wiele bardziej pogmatwanym językiem, niż to się wydaje. Tak to po prostu już jest. Bo kiedyś tak się pisało, kiedyś tak się mówiło, no i tyle. Ale jednocześnie będziecie wiedzieć, że dobrze mogę to podać na przykładzie Kybalionu. Ktoś zaczyna czytać Kybalion po raz pierwszy i trafia do niego wiele rzeczy. Zaczyna rozumieć to, że są pewne prawa, które rządzą wszechświatem, który nas otacza. Następnie jak po jakimś czasie sięgnie do tego Kybalionu jeszcze raz, to zobaczy w tym Kybalionie znowu coś innego. I za każdym razem, jak będzie do niego sięgał ponownie, to za każdym razem będzie odkrywał coś nowego. I te puzzle tej całej układanki zaczną robić się coraz większe. A wy dzięki temu zaczniecie składać sobie sami wszystko do kupy. I zamiast zapisywać się na kursy rozwojowe typu przyjdź do mnie, a doznasz oświecenia, to polecałbym po prostu sobie posiedzieć, pomedytować, pomyśleć, poczytać i poskładać sobie te wszystkie rzeczy do kupy samemu. Dlatego, że ponieważ każdy jest inny, każdy swój wewnętrzny labirynt ma swój własny i każdy ten labirynt musi przejść sam. I teraz cały trik polega na tym, że ten labirynt nas samych, labirynt w naszych sercach, labirynt w naszych duszach, my budujemy sami przez całe nasze życie. I wejście do tego labiryntu oznacza to, że będziemy musieli się zmierzyć nie tylko z rzeczami, które są dla nas przyjemne, ciekawe i jakieś tam romantyczne, ale też i z tym, co bolesne, i z traumami, i strachami, i różnymi innymi rzeczami. I wielu ludzi po prostu boi się odbyć tą wędrówkę, ponieważ nie jest to łatwa podróż. Ale dam wam taką wskazówkę. Ponieważ każdy z nas buduje ten labirynt sam, to my wszyscy na ścianach tego labiryntu, naszego wewnętrznego, sami sobie dajemy wskazówki. I teraz, jak ktoś sam pogubi się w sobie, to powinien zwrócić uwagę na to, co jest napisane na ścianach labiryntu. Bo te informacje, które tam są zawarte, wskażą wam drogę, dokąd pójść dalej i czy skręcić w prawo, czy skręcić w lewo, czy pójść prosto.
Wasze serce i wasza intuicja zawsze was poprowadzi. Koniec z rzędem temu, kto posłuchał się intuicji i źle na tym wyszedł. Po prostu nie ma takiego numeru. I dlatego mówię wam, żebyście zaczęli się zwijać, bo tak bardzo popularne jest teraz rozwijanie się. A to całe rozwijanie się powoduje nie mniej, nie więcej niż to, że odwracacie uwagę od samych siebie. A to jest najważniejsze, żeby poznać samego siebie. Więc im więcej różnych tematów zahacza naszą uwagę, tym coraz ciężej jest nam spojrzeć na siebie z takiej perspektywy trzeciej osoby, a już tym bardziej z perspektywy naszego własnego wnętrza. Dlatego zwłaszcza ludziom, którzy są mocno zagubieni i nie wiedzą, co robić, zalecałbym to, co zalecam wszystkim, z którymi rozmawiam bezpośrednio. To jest tak około 2 miesięcy takiego postu. Nie czytajcie żadnych książek, nie słuchajcie żadnych podcastów, nie oglądajcie żadnych filmików informacyjnych na YouTubie, nie róbcie niczego, co odwraca wam waszą uwagę od was samych. Możecie sobie pooglądać jakieś różnego rodzaju duperele, które nie zaczepiają waszej uwagi i nie sprawiają, że oddalacie się od siebie. Tylko w trakcie tego prawdziwego rozwoju, który musi nastąpić, który jest jedyną drogą do tego, żeby naprawdę coś osiągnąć i żeby przejść na poziom wyżej, jest zrozumienie samego siebie. Więc wszystko to, co odwraca wam uwagę od was samych, od waszego wnętrza, wam nie służy. Po prostu. I każdemu z was na indywidualnym poziomie wasze serce i wasza intuicja powie, czy to jest miesiąc, czy to są 2 miesiące. Wszyscy sami indywidualnie będziecie to wiedzieć. A jak każdy z was zrobi sobie taki post od różnego rodzaju informacji i tak dalej, taki po prostu post od spamu informacyjnego, to ta wasza intuicja zacznie coraz głośniej do was gadać, dzięki czemu będzie wam coraz łatwiej i łatwiej odnajdywać siebie samych. I polecam wszystkim jeść dużo warzyw i dużo owoców. Teraz dlaczego o tym mówię? Wiecie, ja nie jestem ani dietetykiem, ani nie jestem lekarzem. Natomiast człowiek jest istotą, która pobiera energię z 2 miejsc. Z ziemi i z kosmosu. I łączymy tą energię w naszej czakrze serca. Dlatego mówię wam o jedzeniu warzyw i owoców, ponieważ warzywa rosną z ziemi, a owoce rosną przez fotosyntezę na słońcu. I dużo warzyw i owoców w waszej diecie sprawi, że będzie wam łatwiej postępować w trakcie tego postu. Będzie wam łatwiej się odnaleźć. Sami będziecie doskonale wiedzieć, na co aktualnie macie ochotę. Jeśli idziecie do sklepu i rzuci wam się w oczy coś zielonego, to znaczy, że potrzebujecie coś zielonego. Jedzcie tego dnia coś zielonego. Drugiego dnia będzie to coś czerwonego. Za każdym razem, kiedy jakieś kolory przyciągają waszą uwagę, idźcie za tym, bo nie ma żadnych przypadków. Nie ma czegoś takiego, że nagle coś zwróciło waszą uwagę, albo intuicja wam coś podszeptuje, ale to jest tylko takie o. My jesteśmy tak nauczeni naszym własnym logicznym rozumem tą naszą intuicję ignorować. Natomiast ci z was, którzy naprawdę chcą rozwinąć się i wejść na wyższy poziom, nie możecie po prostu tej intuicji ignorować najzwyczajniej w świecie. Jest to bardzo istotne i to z całą pewnością wam pomoże. I zalecam bardzo dużo kontaktu z naturą, dużo świeżego powietrza, dużo spacerów, uprawiania jakiegoś sportu. Kobietom bardzo często zalecam taniec, żeby poszły sobie potańczyć na jakiś kurs tańca albo coś takiego. Lepiej iść na kurs tańca niż na kurs oświecenia, moi kochani, uwierzcie mi. Dlatego, że będzie to coś,
co będzie sprawiać, że harmonia pod tytułem umysł, ciało, dusza będzie ze sobą postępować spójnie. Jeżeli ktoś czuje potrzeby pójść na jogę, niech idzie na jogę. Ja na przykład tłukę w squasha i za każdym razem, jak wychodzę stamtąd, to jestem szczęśliwy. A odbijanie tej czarnej piłeczki o ścianę sprawia, że jest to dla mnie trochę nawet bardziej wartościowe niż siedzenie na tyłku i medytowanie, bo dzięki temu jestem w stanie wejść w stan flow i po prostu jestem tylko ja, moja rakietka i czarna piłeczka. I to jest takie proste. A przemyślenia, które przychodzą człowiekowi do głowy w trakcie wykonywania danych czynności, są bezcenne. Zwracajcie uwagę na to, co się wam śni. Nasze sny nie są wcale takie przypadkowe. Nasze sny bardzo często mówią nam w sposób, nazwijmy sobie to, nasze sny bardzo często w przenośni informują nas o czymś. Dlatego jeżeli macie sny bardzo wyraźne, ale mam tutaj na myśli takie sny, które są jak filmy, które bardzo dokładnie pamiętacie i które były bardzo, bardzo wyraźne. Najczęściej są to sny, które coś próbują wam powiedzieć, przekazać. Nie szukajcie w sennikach, bo co autor sennika, to inna interpretacja. To jest trochę tak jak z zodiakami w gazecie. Opowiem wam taką historię. Mój serdeczny przyjaciel ma koleżankę, która jest zatrudniona na etat w gazecie. W której gazecie, tego wam nie powiem. Natomiast jej zadaniem jest pisanie horoskopów. No i wiecie, taka praca tej kobiety. No i co robi ta baba? Siedzi i pisze te horoskopy. I czy naprawdę chce się wierzyć w to, że te horoskopy są jakoś rozpisywane wedle gwiazd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zgodnie ze sztuką astrologiczną, o której wam mówiłem, że jest to po prostu starożytna technologia. Nie, moi kochani. Po prostu ta kobieta, to jest jej praca. Ona siedzi i pisze te horoskopy, po prostu je wymyśla. Taka praca. Jeśli ktoś potrzebuje poważny horoskop z rozpisaniem planu duszy, to znajdzie sobie odpowiednią osobę, która rozpisze konkretny, szczegółowy kosmogram i też ten kosmogram nie będzie tani, ale będzie bardzo, bardzo trafny. Natomiast te horoskopy pisane w gazetach są pisane totalnie z czapki. I to dokładnie tak wygląda. Dokładnie tak samo jest z sennikami. Ktoś w jakiś sposób interpretuje sen, a ktoś inny w innej książce interpretuje sen w zupełnie inny sposób. Dokładnie tak samo jest z tarotem. Co książka, to inna interpretacja. Więc pytanie jest takie, no to jaka w końcu jest prawda? Co jest w końcu prawdziwe, a co nie jest? Dlatego uczulam was na to, żebyście zwijali się do własnego serca, bo tam jest cała prawda zapisana w was już od samych narodzin. I to jest tak proste. I teraz wielu ludziom może być ciężko wejść w tak zwany stan zero. Trzeba trochę popraktykować tej medytacji, żeby móc wejść sobie do tego serca. Pamiętajcie o tym, że jak już będziecie zamykać oczy, to żeby patrzeć sobie w trzecie oko, ale jakby swoją świadomością schodzić do serca i starać się obserwować świat poprzez własne serce. I wtedy zaczynamy widzieć różne rzeczy w naszej otaczającej nas rzeczywistości, które próbują nam coś powiedzieć. I zaczynamy zauważać, że to odwrócone zwierciadło rzeczywistości nie działa jeden do jeden, tylko daje nam do zrozumienia coś w zupełnie inny sposób. I dzięki temu, że jak wszyscy się rozwijają i chodzą na kursy oświecenia, a wy się będziecie zwijać do środka, to sprawi, że wasza świadomość i wasza jaźń zacznie się rozwijać. A jak każdy z was
przejdzie już labirynt samego siebie i pozna samego siebie, to nikt więcej wam już żadnych głupot gadał nie będzie. Każdy z was będzie w miłości własnej i w pełnym samostanowieniu. I każdy z was będzie doskonale wiedział, co jest dla niego dobre, a co nie. I tyle. Ponieważ każdy to musi, tą podróż musi odbyć sam, to tak samo wy, wszyscy moi kochani, z tych wszystkich różnych informacji musicie powyciągać te puzzle, które pozwolą wam złożyć całą układankę. I nie ma innego wyjścia. Nie ma systemu, nie ma jednej rady na to wszystko. Nie ma czarodziejskiej różdżki, za pomocą której zostaniecie dotknięci w czoło i nagle wam się cała prawda objawi. Wymaga to oczywiście dedykacji, wymaga to sporej pracy i kontroli nad samym sobą, ale ci, którzy naprawdę chcą znaleźć, to znajdą. A tak jak powiedział Jezus, mój ulubiony gnostycki Jezus, ten kto szuka, ten znajdzie, a gdy znajdzie, to zadrży, a gdy zadrży, to zapanuje nad pełnią. I wierzcie mi, moi kochani, że dokładnie tak będzie i z wami, jeśli będziecie postępować w określony, konkretny sposób. Bo tak po prostu to działa. I nie ma innego wyjścia. Szkoda waszej kasy wydawać na kursy oświecenia, kursy odnalezienia samego siebie i tym podobnych dupereli. Często jest tak, że ktoś pozuje na wielkiego oświeconego maga i przed nim stoi wielkie magiczne alta, na którym jest i pentakl, i czarodziejska różdżka, i kielich, i miecz, i on zdaje się sprawować władzę nad światem i będzie wam opowiadał o tym, że nauczy was i przekaże wam swoją wiedzę tajemną, ale bardzo często jest tak, że temu facetowi, magowi, małpa z tyłu trzyma sutannę. No niestety, ale jest to przykra rzeczywistość. Dlatego też mówię wam, szukajcie sami. Intuicja was poprowadzi. Nie wyprowadzi was na manowce. I rozwijajcie talenty, bądźcie dla siebie dobrzy. I bądźcie dobrzy dla innych. Bo to jest bardzo ważne. Zwłaszcza w czasach tych głębokich przemian, które się aktualnie dzieją na świecie. Ważne jest to, żebyśmy byli dobrzy dla siebie i dla innych. I podążali za głosem serca. Bardzo często jest tak, że na przykład boimy się zrezygnować z jakiegoś tam trybu życia, bo nie wiemy, co się wydarzy dalej. Ale jeżeli wasza intuicja pcha was w jakimś kierunku, to dzieje się to z jakiegoś powodu. A zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktoś jest odporny na wiedzę, trudny do zabicia, i wszechświat daje mu wszystkie znaki podążenia w jakimś danym konkretnym kierunku i intuicja pcha go w jakimś tam danym konkretnym kierunku, ale osoba mimo wszystko postanawia siedzieć, tkwić i trwać w swoich obecnych przekonaniach i nie jest w stanie zaakceptować zmiany, która postępuje na świecie, no to jak ktoś się kłóci z własnym duchem, to najpierw traci kasę, później traci zdrowie, a na końcu traci życie. I tak po prostu to działa. I wiecie, moi kochani, te zmiany energetyczne, które się teraz dzieją i powodują w was to, że czujecie potrzebę szukania, że czujecie potrzebę tego rozwoju. Niestety są ludzie, którzy na tych waszych potrzebach zarabiają hajs, no ale zawsze tak było, jest i będzie. Natomiast wasza intuicja wam podpowie, kto jest komiwojażerem, a kto nie. I będziecie sami doskonale wiedzieć, co będzie was prowadzić dalej, a co wam szkodzi. Jeżeli będziecie postępować w taki sposób, jaki wam mówię. Każdy tą podróż musi odbyć sam. Przyjmijcie to sobie głęboko do serca. Że nie ma jednego systemu, który was wyzwoli. Oczywiście
pozornie może się wydawać, no ale ktoś tam robi jakieś kursy, wszyscy są szczęśliwi, tacy zadowoleni, ojejku, jejku, klaszczą i w ogóle jest tak fajnie, jedzie się na zjazd, jest tak fajnie energetycznie, wszyscy się podnoszą na duchu i czują tą energię, no ale później, tak jak wam powiedziałem już wcześniej, wracamy do domu i na drugi dzień i tak budzimy się sobą. I tak. I nawet jeśli doznamy oświecenia, to i tak na drugi dzień obudzimy się sobą. Więc wiecie, bądźcie ostrożni i bądźcie uważni. I słuchajcie tego, co wam podpowiada wasze serce. A wasze oczy i wasza intuicja już nakieruje was na właściwe informacje, które będą was naprawdę rozwijać. I tak jak popularny jest samorozwój, jak to się wszyscy w popularnym kontekście, bo oczywiście mówię tutaj, rozwijają, to wy zwijajcie się do wnętrza. Bo im bardziej będziecie zwijać się do swojego serca, tym mocniejszy będzie tworzył się wasz własny wewnętrzny trzon. To jest trochę tak, jakbyście dbali tylko o listki drzewa, a nie dbali o jego korzenie i o jego trzon. Ten trzon jest najważniejszy, bo jeżeli ten wasz trzon będzie zdrowy, silny i rozwijał się zgodnie z wami, zgodnie z tym, jak prowadzi was wasze serce, to tylko wtedy te listki waszej własnej świadomości i kwiatki, które posadzicie na bazie swojej własnej miłości, będą kwitnąć i będziecie widzieć owoce swojej pracy i będziecie szczęśliwi, zadowoleni i nie będziecie mieli żadnych dylematów ani problemów do rozwiązywania i nie będziecie błądzić i nie będziecie czuć się zagubieni. Jest to tak ważne, moi kochani. Posłuchajcie dobrej rady gościa, który siedzi w tym ponad 20 lat. Mam nadzieję, że ta audycja wam pomoże. I z całą pewnością, jak zaczniecie zwijać się do siebie i zaczniecie samych siebie poznawać, to każdy z was na indywidualnym poziomie będzie stawał się coraz mądrzejszy i dzięki temu wasze życie stanie się lepsze. I tym optymistycznym akcentem dziękuję wam serdecznie, moi kochani, za uwagę. Słuchaliście audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha. Bądźcie dla siebie dobrzy. Trzymajcie się ciepło. Hej.